Który jest to państwa marsz niepodległości? W Warszawie? Pierwszy. Pierwszy? I czy czują się państwo bezpiecznie? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Okej, okay, i co w ogóle państwo uważają na temat Marszu Niepodległości? No, my jesteśmy wielkimi patriotami, kochamy Polskę i dla nas jest taki moment, w którym możemy łączyć się z wszystkimi innymi Polakami, żeby oddać cześć naszym bohaterom, żeby poczuć taką jedność, wspólnotę narodową. Także jesteśmy zawsze za upamiętnianie wielkich uroczystości, a no, taką jest niewątpliwie. Cieszymy się, że się odbywa i powinien się odbywać rzeczywiście regularnie, co rok. Muszę panu powiedzieć, że jestem dopiero drugi raz, ale tym razem przyjechałem zobaczyć, ile jest ludzkich, otwartych serc dla naszej ojczyzny. I widzę, że jest ich sporo, tak jak przewidywałem. Bardzo rozbawionych i sympatycznych ludzi, którzy kochają swoją ojczyznę. I tak młodzi powinni ją kochać, jak ci ludzie, którzy się tu zebrali. Również, tak jak kolega mówi, jestem pierwszym razem na tym. Przyjechałem dlatego, aby zobaczyć, tak jak kolega mówi, że jest nas więcej patriotów, że chcemy być wolni, że chcemy normalnie żyć w naszym kochanym kraju i móc manifestować, móc się cieszyć tym świętem niepodległości, bo się nim bardzo cieszymy, że żyjemy w wolnym kraju, naszym kraju, żyjemy w Rzeczpospolitej. Który to jest pana Marsz Niepodległości? Chyba, proszę pana, czwarty. Czy czuje się pan bezpiecznie? Zdarzyły się panie jakieś nieprzyjemne rzeczy związane z marszem? Na razie jeszcze nie. Czyli może pan powiedzieć, że marsz jest bezpieczny, tak? Tego nie mogę powiedzieć. Tego nikt nie może powiedzieć, proszę pana. Jakby pan chciał zachęcić ludzi niezdecydowanych do wzięcia udziału w marszu, to co by pan im powiedział? Zdecydowanie tak. Warto? Warto, oczywiście, warto.